po skończonej walce padłeś na kolana. Byłeś załamany, zmęczony? No załamany, słuchajcie. Ciężko, naprawdę ciężko się przygotowałem, wszystko poświęciłem te 3 miesiące, wierzyłem w ten sukces, czułem w ringu, że wszystko jest okej. Okay. Tam w 9 rundzie, szkoda, że mi spięło tą nogę, gdzieś naciągnąłem delikatnie i 10 rundy nie mogłem doboksować, bo tak też bym nie odpuścił tempa, Łukasz się odrodził. Tą 10 rundę myślę, że bym wygrał, no ale i tak w perspektywie walki czułem, że jestem zawodnikiem lepszym. Dziękuję Łukaszowi, super walkę stoczyliśmy, to co mówiłem. No niestety nie wyszło. Daliście naprawdę mocną walkę, kibice szaleli, cały Radom tutaj chyba się pojawił, bo kibice krzyczeli, bili brawo, po walce byli oburzeni werdyktem. Jak się boksuje z takim dopingiem? Czyli cały Radom nie, bo gara jest MMA w Radomiu dzisiaj, było 1/3 Radomia. Nie, no fajnie, mam takich właśnie grupkę osób i ich mi jest żar, bo słuchajcie, jeździ za mną ponad 100 osób zawsze, czasem do 200, jak właśnie nie było tej gali, sponsorzy, naprawdę mam dużo osób zaprzyjaźnionych. Dzisiaj jest też szkolenie z takiej firmy, z którą współpracuję w Zakopanem i oni nie mogli przyjechać, też tam by dojechało ze 30-40 osób, także przyjeżdżają, widzą takie coś, no i co, i później przyjeżdżać na takie coś, no ja czuję się wygranym, absolutnie nie mam pretensji tutaj do Łukasza, bo wyszedł, on chciał wygrać tak samo jak ja. Nie wiem, no, ciężko, najchętniej to bym rzucił to wszystko, bo zdrowie niszczyć sobie i co każdy ci powie, że dobra walka, no oszukali cię, nie oszukali cię, ale to hamuje mój rozwój, no bo teraz to rewanż z Łukaszem, no ale po co rewanż, jaką walkę później, ja chciałem się rozwijać, chciałem, nawet sobie marzyłem o tytule mistrza Europy, trzeba mieć jakieś cele, jakieś swoje, żeby do nich dążyć, no i teraz to, lipa, wszystko idzie. Ale początek walki chyba mu trochę oddałeś. Czyli taki był plan. To jest, od początku zakładaliśmy sobie 10 rund, wywrzeć na nim pręcznik, zobaczyć, czy silnie uderza, czy nie. Nie uderza silnie, po kolei konsekwentnie, z rundy na rundę nie odpuszczaj. Trochę za bardzo jeszcze mu odpuszczałem, ale iść za nim cały czas. I według mnie to skutkowało. No, tak mi się wydaje, że pierwsze dwie rundy mogli dać jemu, od trzeciej ja już do, nie wiem, 8-9. Kontrolowałem, któraś to była wyrównana. 10, myślę, że też byłem celniejszy. No, według mnie 3-7, no ale mówię, to jest moja subiektywna ocena. 7-8 runda chyba tak najbardziej się rozkręciłeś, zacząłeś trafiać te prawe. Taki był plan? Widzieliście jakąś tam słabość? Bo wchodziło, wydaje mi się, dosyć mocno. Nie, no tak, od początku właśnie taki był plan, żeby podmęczyć go i później właśnie wykorzystywać, bo on jest szybki. Zgadza się, dobrze boksuje z defensywy, tak, tylko że mówiłem, że jest niesprawdzony jeszcze. No i jak się na nim siadło, to okazało się, że jednak jeszcze Łukasz musi troszeczkę doświadczenia złapać w tych walkach 10 lat. Bardzo fajny zawodnik, dobrze boksuje, także życzę mu sukcesów. Absolutnie jeszcze raz podkreślam, nic do niego nie mam. Jesteśmy kumplami, szacunek mamy do siebie, także jest wszystko okej. Okay. Czy to nie była twoja najcięższa walka? Nie, najcięższa walka była z Łukaszem Matczym chyba. Bo taki pressing mi narzucił, a wcześniej właśnie, no mówię, nie było tego, tej wiedzy dietetycznej i tak trochę walkę się zrobiłem. Wyszedł na mnie duży koń, Łukasz, którego pozdrawiam. No i nie dał mi poboksować. Za Fajem Mackiewiczem do czwartej rundy też była ciężka walka. Z Krzyszkiem Szotem była ciężka walka. Ale tutaj mówię, no nie czułem jakiejś takiej presji. Przede wszystkim Łukasz dał mi się rozwinąć. Dlatego mi się boksowało dobrze. Maciej Miszkin, patrzyłem mu tam trochę w taką kartę, którą sam sobie prowadził, da ci chyba tylko jedną rundę. Dlatego dobrze, że Maciej Miszkin nie jest sędzią. Co dalej? Mówisz, musisz to wszystko przemyśleć, pewnie obejrzeć walkę. Straciłeś motywację? Czy nadal patrzysz gdzieś na ten pas mistrza Europy? No, najwięksi się potrafili podnieść nawet z ciężkich momentów. Wiesz co, teraz jestem załamany. Także ciężko mi powiedzieć, no nie? Zobaczymy, ja muszę się przespać z tym, czy szkoda, czy nie wiem, czy nie szkoda zdrowia, no mówię, jest osób, nie wiadomo jak tu przyjmą osoby z tego mojego otoczenia, co mi pomagają ci sponsorzy wszyscy. No dziękuję Marszowi Gabowskiemu za zorganizowanie tej walki, bo fajny pomysł był. No to przegrałem i tyle, zobaczymy co dalej, nie chcę teraz nic mówić. Dzięki i powodzenia na przyszłość. Dzięki.